Witajcie otaku! Oto pierwsza pogadanka o tematach związanych z mangą i anime. Od razu jedziemy z grubej rury. A co mi tam? Jak wskazuje tytuł filmiku, dziś o jaoistkach oraz juristach, miłośnikach jednych z najbardziej kontrowersyjnych gatunków. Na YouTubie było już kilka opinii na ten temat, więc i ja chciałabym się wypowiedzieć. Postaram się przedstawić Wam kilka rzeczy zupełnie z innej perspektywy. Macie szansę poznać mnie z tej intelektualnej strony. Tak rzadko ją pokazuję. To chyba z przyzwyczajenia. Powszechnie panującym stereotypem jest, że jaoistkami są tylko rozchwiane emocjonalnie gimbusiary jarające się gejowskimi pornolami. Nie chcę Wam wciskać kitu, że każdy człowiek zaakceptowałby fakt, iż lubicie tego typu tematy, bo rzeczywistość jest niestety inna. Całe zainteresowanie yaoi czy yuri bywa nagminnie karcone głównie w wyniku nietolerancji. Typowe podejście, nie rozumiem czegoś, więc automatycznie też tego nie lubię. Otóż jaoistkami są także kulturalne dziewczyny, i to w różnym wieku, które interesują miłosne podchody pomiędzy mężczyznami, a nie zbereźne sceny. Ponadto nazywane są jaoistkami od słówka yaoi, ale prawda jest taka, że większość z nich ogląda shonen ai, a nie takie prawdziwe yaoi, bo są to odmienne rzeczy. Shonen ai to miłosne podchody pomiędzy chłopakami, a yaoi to już gejowski hentai. Taki jest podział. Jednak yaoi brzmi krócej, być może dlatego też są jaoistki, a nie shonen aistki. Nawet trochę głupio by to brzmiało, nie sądzicie? Chodzi o to, by pamiętać, że nie każda dziewczyna określana takim mianem jest zboczoną fanatyczką niecenzuralnych filmików, bo mogła takowych w życiu nie widzieć. Nie mówię, że wszystkie jaoistki będą takie grzeczne, zawsze są jakieś czarne owce, które wszystko popsują. Po prostu chcę pokazać fakty i oddzielić je od fikcji, którą stworzyło społeczeństwo. Często znajduję wpisy w necie tego typu, że yaoi i samo anime to w ogóle shit itp. A dla mnie jako osobie lubiącej to, jest to nie do przyjęcia. Ludzie nawet nie potrafią uzasadnić, czemu tego nie lubią, a odpowiedzi typu, że bo tak, są już luzerskie. I nie mam tutaj bólu dupy o to, ale nie lubię odwracać kota ogonem. Każdy z Was zapewne walczyłby o dobre imię tego, co kocha. U mnie to MIA, a u Ciebie to może być yaoi, yuri, shonen, gore czy coś tam jeszcze. No może oprócz hentaja, bo trudno tutaj o dobre imię i jednocześnie dobry smak. I każdy, kto ma zainteresowania wydające się inne, oryginalne, będzie zaraz fanatykiem i zacznie w kółko o tym gadać. No i teraz o tak zwanych juristach. Różnią się o tyle, że zamiast yaoi oglądają yuri. Łatwo się domyślić po nazwie. I zwykle są to chłopacy. Tak samo nie muszą oglądać już zaraz najgorszego, a zwykłe shoujo ai. Nie zapominajmy, że otaku może być każdy, bez względu na płeć. Tak jak słowa o jaoistkach chciałam bardziej skierować do męskiej publiki, tak o tym chcę powiedzieć bardziej dziewczynom. To pomoże Wam zrozumieć odmienne strony. Więc tak, co do konfliktu pomiędzy jaoistkami i juristami. Jedna strona nie przypada za gatunkiem drugiej. Proste. Jaoistki sądzą, że yuri ośmiesza kobiety, a faceci, że yaoi jest pedalskie. Oglądający są przeważnie w wieku dojrzewania, wiecie, hormony i te sprawy. Nie wiem, czy macie pojęcie, ale w Japonii, samym sercu, zdarza się tak, że anime i mangi o tej tematyce tworzą osoby będące tej samej płci, co bohaterowie. Czyli na przykład mężczyźni tworzą yaoi, ale sami wcale nie są gejami. Mają tylko taką pracę. Zwykła robota, jak każda inna. Taki zabieg stosuje się wyłącznie dla pieniędzy, z nadzieją, że wniesie to coś nowszego, ciekawszego, a w efekcie będzie się lepiej sprzedawać. To biznes. Wszystko dla hajsu. Więc spór jest bezsensowny. By zachować równowagę, muszą być te dwa gatunki, bo dla dziewczyn i dla chłopców. Nie zawsze miana jaoistka, jurista oznaczają coś złego. Już tłumaczyłam, dlaczego takie się stosuje, bo są krótsze. Nie musicie zgadzać się z moim stanowiskiem w tym filmiku, bo każdy ma prawo do własnego zdania, a to z kolei było moje, choć sama specjalnie nie oglądam żadnego z tych gatunków. Jak mi się coś spodoba, to obczajam, a jak nie, to nie. Na tym kończymy, moi drodzy. Do usłyszenia, Oyasumi!